Cześć kochani, Tysielska, witajcie po chyba najdłuższej przerwie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma fantastycznymi kosmetykami do pielęgnacji. Zapraszam. Tak, nie było mnie sporo, to chyba była najdłuższa przerwa właśnie na moim kanale, bo nie nagrywałam jeszcze troszeczkę przed wyjazdem, później był sam wyjazd do Chorwacji, no i później jak wróciłam, to trzeba było ogarnąć, wiecie, sterty prania, jeszcze nawet nie wszystko jest ogarnięte, jeśli chodzi o pranie. Nie wiem, wiem, jak to się dzieje, no. Przez 2 tygodnie człowiek nie prał, więc później to się wszystko nawarstwiło. No i trzeba było też życie ogarnąć, wiecie, zrobić zakupy, bo w lodówce było malowanie. Ale jestem już. Jestem. I nie planuję wyjeżdżać już nigdzie, i więc nie planuję dłuższych przerw. Więc, moi drodzy, sezon ogórkowy się skończył, zaczynamy. I ja wiem, że niektórzy jeszcze są przed swoim urlopem, więc żyją tym i nie mogą się doczekać, ale ja już mogłabym zacząć szkołę, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Mam wrażenie, że rodzice, ludzie, którzy posiadają potomstwo w wieku szkolnym, już też tak w tej drugiej połowie sierpnia, to już liczą na to, że już niedługo zacznie się wrzesień. Nie jeśli chodzi o jesień, bo jesieni nie przepadam za tą porą roku, ale szkoła już by się mogła zacząć. Dobra, moi drodzy, pielęgnacja. Mam tu kilka naprawdę fajnych kosmetyków. I może nie ma co, wiecie, nie będę się rozgadywać, chociaż i tak ten wstęp już jest bardzo długi. Przełączam się tutaj na stronę internetową, gdzie mam informacje o każdym produkcie i zaczniemy od czegoś małego, od czegoś niewinnego, ale od czegoś jakże dobrego. Moi drodzy, to jest balsam do ust marki Fenty Beauty. Tak się troszeczkę zawiesiłam. To jest maska do ust, przepraszam, z tym, że u nas chyba na Sephora.pl to jest opisywane jako co i za to jest. Nie, intensywnie regenerująca maska do ust. Kurier. To będzie bardzo chaotyczny filmik. Nie mogę zacząć. Słuchajcie, szła paczuszka z Sephory i ja muszę ją otworzyć. Zamówiłam kilka rzeczy. Dobra, na podłogę to rzucimy, później będę sprzątać. I jest tak, mini orgazm, róż, nowa maskara od kogo? KVD Vegan Beauty, bo wypuściła full sleeve i to jest, tak, mascara tube, longer, tubing mascara, long and defined. Więc muszę spróbować, skoro to jest tubing i szukam nowego żelu do brwi. Dior, mój ukochany, który już mi się skończył jakiś czas temu. Zastąpiłam go tym, co mam teraz na brwiach, czyli tym Brow Wig od Too Faced. Tak jak mówiłam, na początku było super, teraz też jest nieźle, ale po tym okresie, no kilku miesięcy już, tam jest sporo produktu, ale zaczyna się właśnie aplikować za dużo i zaczynam mieć problem przy samej aplikacji. Więc chciałam wrócić do mojego Dior Brow Onset Brow, ale nie mogę go nigdzie dostać, więc skusiłam się na Double Duty Beauty. Boże, nie, to jest tekst marketingowy Tarte. To jest Busy Gal Brows, też taki żel napigmentowany i bardzo możliwe, jak mi się uda oczywiście przetestować, że już w następnym filmiku, kiedy będzie chat make-up nowymi kosmetykami, to właśnie go pokażę, a tutaj mam mini orgazm, jeśli chodzi o róż. I ja miałam już taki mini orgazm, pamiętam, że dostałam go na urodziny w prezencie chyba od sklepu Ulta w Stanach, ale jest powód, dla którego kupiłam sobie małą wersję, ja swoją wydałam mamie, pamiętam, że wtedy nie byłam fanką róży rozświetlających, teraz jestem, jest powód, dla którego to mini kupiłam, ale o tym będzie później, wracamy do pielęgnacji. I mówiłam o tej masce do ust Fenty, w ogóle nie wiem dlaczego mi się wydawało, że to jest opisane jako balsam. To jest maska do ust i ja się lubuję w takich kosmetykach i absolutnym hitem u mnie jest maska od Laneige. I wykończyłam już nie wiem ile opakowań, ponieważ ten kosmetyk jest u mnie stałym elementem, ja go zawsze mam. I tak, nakładam go codziennie wieczorem. Przed pójściem spać, po prostu po umyciu zębów i budzę się i mam oczywiście pięknie nawilżone i takie spulchnione usta, ale dostałam ostatnio od mojej Oli na urodziny właśnie to Plush Pudding, intensywnie regenerująca maska do ust i powiem Wam, że to jest lepsze, chociaż efekt końcowy jest bardzo podobny. Ta formuła jest gęstsza, jest nawet nie chodzi o to, że jest tłustsza, ale jest gęstsza, jakoś tak bardziej trzyma się tych ust. Jest
jeśli dla kogoś jest to istotne, oczywiście higieniczniejsze opakowanie, bo jeśli chodzi o maskę do ust Laneige, to jest produkt, który jest sprzedawany w słoiczkach. Mi to nie przeszkadza, ale jeśli ktoś nie lubi tego typu opakowań, to tu jest, słuchajcie, takie wykręcane opakowanie. Wykręcacie produkt, zbieracie go palcem, aplikujecie i on jest tłusty, gęsty, fajnie błyszczący. No i oczywiście, tak jak przy masce marki Laneige, można z tego korzystać też w ciągu dnia jako błyszczyk do ust na przykład. No i z racji tego, że to jest właśnie gęstsza formuła, ona nie wchłania się tak szybko, dłużej ten efekt nabłyszczenia ust się utrzymuje. Tam obiecują, że oczywiście będzie wypełnienie linii w ustach, przez co usta będą pełniejsze. No tak jest po każdym dobrym kosmetyku nawilżającym, natłuszczającym do ust. No po prostu wypełni Wam te linie w ustach i przez to wyda się właśnie, że te usta są większe, pełniejsze, bardziej nawilżone. No ale tak jak powiedziałam, taki efekt da Wam nie tylko maska od Fenty czy od Laneige. To jest świetne, to jest fantastyczne. No i mam teraz dwa kosmetyki, bo oczywiście maska od Laneige starcza mi na bardzo długo, ale zastanawiam się teraz, czy nie wydać jej, nie dać jej mojej mamie, która polubiła się z tą maską, bo miałam mini podróżną wersję właśnie na naszym wyjeździe w Chorwacji, a to mieszka u mnie na stoliczku nocnym i naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. I przechodzimy do SPF-ów, bo chociaż wakacje mają się już ku końcowi, to jednak SPF to jest taki temat, o którym możemy mówić teraz przez cały rok. Bo jednak troszeczkę zmieniły się standardy, jeśli chodzi o pielęgnację. Ja aplikuję SPF przez cały rok i znalazłam coś, kurczę, co w końcu jest łatwe, przyjemne, skuteczne i można jak najbardziej aplikować na makijaż, bo nie ma absolutnie żadnego na niego wpływu. I to jest mgiełka od La Roche-Posay, seria Antelios. To jest ich Anti-Shine Mist Invisible Easy Application i mam tutaj otworzoną stronę drogerii Hebe, chociaż ta mgiełka oczywiście dostępna jest w wielu punktach i stacjonarnie i online. Co oni tutaj o niej piszą, to jest lekka, niewidoczna mgiełka, niezawodna dla ochrony wrażliwej na słońce skóry. Jest ona dla cery normalnej i mieszanej, to jest dosyć istotne. Produkt jest fotostabilny, wodoodporny. Nie wiem, jak to z wodoodpornością, bo tego nie sprawdzałam, ale rzeczywiście powiedziałabym, że jest dla osób o cerze mieszanej, taka jak moja i normalnej, ponieważ ona zaraz po aplikacji pozostawia cerę zmatowioną. Chociaż nie wysusza, nie czuć ściągnięcia, nie czuć wysuszenia, natomiast jak się wyświecacie w ciągu dnia, tak jak ja, i sobie przelecicie tą mgiełką twarz, to rzeczywiście pozostawi ona matowy efekt. Nie tam, gdzie na przykład jest rozświetlacz czy róż rozświetlający, bo aż tak mocnego efektu nie daje. Natomiast troszeczkę to błyszczenie w strefie T na przykład u mnie neutralizuje, za co jestem bardzo wdzięczna. Mgiełka, który ma idealny, słuchajcie, atomizer. Wydaje się być mocna, ale w ogóle nie czuć jej na twarzy. Ja nawet jak jestem tak blisko tego aplikatora, chociaż trzeba troszeczkę dalej aplikować, ale czasami, jak wiecie, macham tą ręką i troszeczkę bliżej się przejadę, to czuć lekki chłód, ale nie czuć w ogóle, że coś osadza się na twarzy. Próbowałam dwóch mgiełek, pamiętam, od Garnier i to chyba był jeden i ten sam produkt. Co prawda jedna, ta nowsza wersja, ładnie pachnie ta mgiełka, ta nowsza wersja była podobno udoskonalona, nic się nie zmieniło. Ona była tak samo kiepska, można powiedzieć, jak ta jej poprzedniczka. Do brzegu, Iza. Mgiełka od Garnier przede wszystkim, chociaż ten atomizer i aplikator też był idealny, ona bardzo fajnie, delikatnie aplikowała się na twarz i równomiernie, to na przykład po aplikacji ja mam trochę meszku na twarzy. Ja nie wiem, jak to się nazywa, nie golę sobie twarzy, więc mam meszek i jak sobie mgiełką od Garnier spryskałam twarz, to jakby miała rosę, wiecie, na tym meszku. Meszek był zaakcentowany. To znikało później, to się nie utrzymywało długo, natomiast zaraz po aplikacji było widać, że jestem taka trochę zmechacona. Ta mgiełka tego nie robi. Jest naprawdę niewidoczna, nie było tematu. W ogóle spryskacie buzię jak gdyby nigdy nic, oprócz tego, że buzia jest troszkę zmatowiona i ona rzeczywiście nie wpływa w żaden sposób na makijaż. Tutaj jest napisane apply over makeup, że można aplikować na makijaż i rzeczywiście można, bo ona w żaden sposób na niego nie wpływa, ani nie sprawia, że kosmetyki się szybciej przetłuszczają, ani że się rozwarstwiają. Mgiełka Garnier po jakimś czasie, nie od razu, ale po jakimś czasie jednak sprawia, że makijaż się dezintegrował,
Tam giełka tego nie robi, więc jeśli szukacie czegoś na makijaż, to serdecznie polecam, bo to działa. I teraz, moi drodzy, jak jesteśmy przy SPF-ach, to pokażę Wam teraz coś, co jest szefem wszystkich szefów. Coś, co jest Krzysztofem Jarzyną ze Szczecina zamkniętym w opakowaniu. To jest coś, oczywiście Wy już wiecie, co to jest, ale to jest kosmetyk, który nie jest nowy. Który jest średnio dostępny w Polsce, ale można go kupić na przykład na Allegro. To jest produkt koreańskiej marki Biore UV Aqua Rich Watery Essence. I ja pamiętam jeszcze, jak mieszkałam w Stanach, to miałam coś z Biore, ale to był inny kosmetyk. I on był dobry, on był fajny, ale to jest chyba najfajniejszy SPF, z jakiego kiedykolwiek korzystałam. I mówię to z pełną świadomością, biorąc pod uwagę, że korzystałam i z tych Algodrops, nie pamiętam jakiej marki, które są lekkim mleczkiem z SPF i korzystałam ze starszej i nowszej propozycji marki Garnier i właśnie z La Roche-Posay i z L'Oreal. I trochę tych kosmetyków było. To też jest taka rzadka bardzo formuła, wodnista, delikatnie nawilżająca, nie za bardzo, bardzo fajnie się rozprowadzająca i to właśnie wygląda, jakbym właśnie zmoczyła sobie, właśnie, jakbym sobie zmoczyła dłoń wodą, to troszkę wsiąknie, pozostawi bardzo naturalne wykończenie, nie za bardzo rozświetla. To jest kosmetyk, który znika, wchłania się w twarz, w skórę i robi to, co ma robić. I bosko na ten makijaż leży. Absolutnie nie ma to najmniejszego wpływu na to, jak makijaż będzie wyglądał, jak się będzie nosił. Jest niezwykle przyjemne, fajnie też pachnie, nie bieli, nie podrażnia oczu, nie sprawia, że soczewki, które nosicie, tutaj mówię do nosicieli soczewek. Czasami jak się aplikuje SPF i to oczy nie szczypią, ale te soczewki zachodzą taką delikatną mgiełką, ten SPF tego nie robi. Jest fenomenalny. Jest fenomenalny. To jest najprzyjemniejszy, najlżejszy SPF, z jakim miałam do czynienia. I kurczę, tak jak powiedziałam, średnio dostępny, ale mam zapas SPF-ów u siebie, bo ja kupuję właśnie SPF na zapas. Ale nie wiem, czy nie rozdam tego, co mam i nie sięgnę po kolejne opakowanie, bo no, jest fenomenalny ten kosmetyk. Tą sztukę przywiozłam ze sobą z moich wakacji w Stanach. Ostatnio, jak byliśmy w Los Angeles, poszliśmy do Koreatown, do naszej ulubionej restauracji. Tam naprzeciwko ulubionej mojej restauracji jest właśnie sklepik z kosmetykami koreańskimi, gdzie często zaglądałam, jak tam mieszkałam, no i kupiłam sobie taki kosmetyk właśnie. Przywiozłam i jest fantastyczny. No a przecież korzystałam też z innych SPF-ów, innych koreańskich marek. To jest najlepsze. I przy okazji, jak kupiłam sobie tą Watery Essence od Biore, kupiłam też, słuchajcie, też od nich taką mgiełkę wodnistą. To jest znowu seria Aqua Rich, to jest Aqua Protect Mist. Znowu SPF 50. I SPF 50 też był w tej mgiełce od La Roche-Posay i też w tym kremie bardzo delikatnym, który przed chwilą Wam pokazywałam, odbiorę. Tu jest mgiełka. To nie jest mgiełka, którą można aplikować na makijaż, też próbowałam, ale zdecydowanie nie, bo no, nie bardzo rozwarstwia makijaż, ale jednak troszkę to wszystko rozpuszcza. Też jest bardzo delikatna, chociaż bardziej skroplona mgiełka, która bardzo przyjemnie pachnie. I to jest świetny kosmetyk. Jak chce się zaaplikować SPF, nie chce się człowiek brudzić, czy w ogóle babrać, w cudzysłowie, tymi wszystkimi kremami, nie chce rozsmarowywać. Wystarczy po prostu tym się na bogato spryskać. Dekolt, szyja, ręce. Nie trzeba tego nawet rozsmarowywać. To absolutnie nie plami ubrań, bo właśnie korzystałam z tego w sytuacjach, kiedy chciałam reaplikować SPF, ale nie chciało mi się, wiecie, pod tym kostiumem czy bluzką, ramionczka, po prostu na bogato się spryskałam. Zero plam na ubraniach. Jest ochrona przeciwsłoneczna. Przetestowałam na Chorwacji. W Chorwacji. Też świetna rzecz. Też bardzo przyjemna i kurczę, no polecam. Znowu, mało dostępna, ale dostępna w Polsce. Oprócz tego, że te kosmetyki Biore można kupić na Allegro, na aukcjach wszelkiego rodzaju, to jeszcze jest taki sklep, nie korzystałam nigdy z niego, nie zamawiałam od nich, nazywa się, czekajcie, Japanstore.pl.
i tamta mgiełka jest. Więc jak ktoś chce, jak ktoś korzystał z tego sklepu, zamawiał od nich i ma pozytywne doświadczenia, dajcie znać w komentarzach. Całej reszcie też się przyda. Lecimy dalej. Przed wyjazdem do Chorwacji przyszła do mnie paczka PR-owa od marki Basic Lab, za którą jestem bardzo wdzięczna. Przysłali nowe pianki, które mają, i nowe primery tonizujące. Nic innego to nie jest niż tonik. I mają kilka rodzajów tego toniku. Ja, jeśli chodzi o moją pielęgnację poranną i wieczorną, to toniki są stałym elementem. Oczywiście z tym, że zawsze u siebie mam dwa. Jeden jest... Zwykle to jest nie tonik, a hydrolat z oczaru wirginijskiego, żeby troszeczkę zwalczać moje sebum nadmierne, i ten aplikuję rano, ale na szyję i na całą twarz i dekolt też wieczorem aplikuję tonik nawilżający. No i przyznaję, że te toniki przed Chorwacją przyszły w idealnym momencie, bo miałam taką małą zagwózdkę. Kończył mi się mój hydrolat z oczaru, było go za mało, żeby wziąć ten konkretny egzemplarz ze sobą na wakacje. Musiałabym wziąć nowe opakowanie, ale nowe opakowanie, szklana butelka, pełna do tego. Nie obowiązywały mnie oczywiście limity wagowe, ale i tak brałam dużo kosmetyków ze sobą, więc samych SPF-ów dla siebie i dla dzieci miałam jedną osobną kosmetyczkę, więc nie chciałam, wiecie, pakować jeszcze dodatkowych rzeczy. No a jeśli chodzi o tonik nawilżający, to mam u siebie ten fenomenalny tonik prebiotyczny marki Skintra, tylko znowu mam taką dużą butlę szklaną z pompką. I kurczę, mówiłam, no trochę to duże, trochę to ciężkie. No i pojawiły się toniki od Basic Lab. Mówię, dobra, przetestuję je po prostu na wakacjach. No i mam primer tonizujący do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej. Coś, co reguluje sebum, i coś nawilżającego, łagodzącego, emulsyjny primer tonizujący. Najpierw zajmiemy się tym zielonym cacuszkiem. Tutaj jest 3% stężenie glikozaminoglikanów, które nawilżają. Jest 2% stężenie kompleksu komórek macierzystych, które koją podrażnienia, wyciszają zmiany trądzikowe. Jest alantoina, która regeneruje i koi znowu. Arginina, która poprawia kondycję bariery naskórkowej. Jest ekstrakt z wierzbownicy Fleischera. Normalizuje wydzielanie sebum. Jest niacynamin, sarkozyna. To jest tonik, który delikatnie nawilża, ale właśnie reguluje sebum. Ma, no nie jest to taka fajna mgiełka jak ten spray odbiorę, ale też całkiem niezła. Spryskiwałam sobie buzię rano, świetnie mi to ten mój hydrolat z oczaru wirginijskiego zastąpiło. No i właśnie skończył mi się hydrolat i teraz pojawiło się to. I co niektórzy mogą tutaj kwestionować, no wiecie, tonik, hydrolat, jak wyeliminuje to z mojej pielęgnacji, czy tak naprawdę będzie różnica? Tak, jest różnica zauważalna. No po prostu przetłuszcza mi się wiele bardziej strefa T i zapychają mi się od razu wtedy pory, pojawiają się takie, wiecie, czarne zaskórniki, blackheads, to się mówi po angielsku, nie wiem jaka jest oficjalna wersja polska, ja na to mówię blackheady po prostu, razem z mężem tak to nazywamy. Odkąd, no od 3 tygodni korzystam z tego, nic takiego się nie pojawiło, więc super. Jeśli chodzi o ten tonik emulsyjny, primer tonizujący dla skóry ultra wrażliwej, tak, tu jest dużo składników łagodzących. Jest witamina E, jest ektoina, jest arginina, fitosterole. Jest dużo nawilżenia i u składników łagodzących, to jak powiedziałam, natomiast te składniki łagodzące bardzo przydały mi się. Przypominam, ja z tego toniku korzystam na szyję rano i wieczorem na całą twarz i szyję. Przydało się właśnie po całym dniu polania. Ja co prawda nie jestem osobą, która leży plackiem na słońcu, to nie w moim stylu, tego nie lubię, no ale jednak w basenie jak jestem, to jestem, wiecie, twarz jednak jest wystawiona i dekolt na działanie promieni słonecznych, czy jak spacerujemy, czy jak nawet siedzę przy basenie, rozmawiam z dziećmi, no to jednak jestem na słońcu. No i to oprócz tego, że właśnie nawilżało to moją cerę, to jeszcze ją łagodziło, super rzecz. Z tym, że tutaj, jeśli chodzi o konsystencję tego kosmetyku, tak, chciałam na początku spryskać sobie dekolt i buzię wieczorem, nie za bardzo się da. Raczej, jeśli chodzi o konsystencję, ona jest bardziej mleczna. Tonik, ten primer tonizujący z zieloną etykietą, jest po prostu przeźroczystą wodą. Tutaj macie bardziej mleczko. Nie da się tego spryskać, bo takie, wiecie, duże plamy, takie bloby Wam na twarzy lądują, więc ja po prostu sobie pryskam ten produkt na dłoń i wsmarowuję w twarz i dekolt, i też się świetnie sprawdza, więc no kurczę, polecam. Bardzo fajna opcja. Krem pod oczy. Nowość
relatywna marki Paula's Choice. Kto wie, ten wie, że ja jestem absolutną fanką kremu pod oczy tej marki w fioletowym opakowaniu, seria Clinical i długa nazwa teraz się pojawi, Ceramide Enriched Firming Eye Cream. To jest krem z ceramidami, z retinolem, który pięknie ujędrnia, nawilża, tak napina tą skórę. I mam u siebie już nowe opakowanie, czeka. Pomimo tego, że to jest absolutnie świetne. Ta filtrowa opcja, moja ukochana, jest z retinolem, który oczywiście delikatnie złuszcza. Tutaj jest przede wszystkim głównym składnikiem aktywnym witamina C. Tu jest 5% stężenie tego składnika, jest kwas hialuronowy, są polipeptydy. I moi drodzy, ten krem równie dobrze nawilża, napina, troszeczkę gorzej wygładza. Ja po kremie z tej fioletowej serii Clinical widzę wygładzenie pod tymi moimi oczami. Ten krem jeszcze dodatkowo rozjaśnia, dlatego pomimo tego, że ja mam go chyba już od 3 miesięcy, jeszcze o nim nie mówiłam, bo chciałam zobaczyć, czy pojawi się rozjaśnienie i pojawiło się, kurczę. Ja nie mam dużych zacieni pod oczami, ale odkąd korzystam z tego kremu, a to jest dla mnie krem na dzień, no teraz wam nie pokażę, bo jestem oczywiście w pełnym makijażu, ale ta okolica tutaj jest jaśniejsza. I nawet jak się opalałam i ta buzia trochę słońca złapała, czekajcie, włosek chyba na rzęsie, to ja widzę, że ta okolica pod okiem jest wyraźnie jaśniejsza, jest rozjaśniona po tych 3 miesiącach, więc pod tym względem też ten krem działa. Jeśli chodzi o konsystencję, te kremy są bardzo podobne, ten jest troszeczkę bardziej żółty, jeśli chodzi o zabarwienie, jest też pępeczka, świetna opcja, świetna. Ja podejrzewam, że będę korzystać z nich zamiennie. Raz będę sięgać po ten, to znaczy wykańczać go, nie wiem, przez 3-4 miesiące, a później będę sięgać po ten Clinical fioletowy, a później znowu ten z witaminką C, żeby mi się właśnie ta okolica rozjaśniła. To jest plan. To brzmi jak plan i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry plan. Świetny krem, kolejny od Paula's Choice, znowu polecam. I ostatnia rzecz na dziś. I to jest, wiecie co? Świetny krem, ale... Dlatego zostawiłam go na koniec. To jest krem taki żelowy, żelowa formuła. Ja bardzo często latem właśnie po tego typu kosmetyki sięgam i kupiłam go sobie jeszcze przed wyjazdem na Chorwację, no bo właśnie wiedziałam, że nie będę brała tego toniku prebiotycznego od marki Skintra, bo tak jak powiedziałam, duże opakowanie, pompka, ciężki, wielki, nieporęczny, bo tamten tonik prebiotyczny też przy wysokich temperaturach działa, znaczy korzystam z niego jak z kremu nawilżającego przed nałożeniem SPF. Sprawdza się. Jeszcze nie wiedziałam, jaki tonik nawilżający sobie kupię. Szczerze mówiąc, myślałam, że po prostu pójdę do Rossmana i sięgnę po coś ziai, bo oni też mają fajne, jeśli chodzi o toniki nawilżające, opcje. No ale wiedziałam, że jeśli chodzi o krem, to też muszę coś lekkiego ze sobą wziąć. I zwykle latem sięgam po jakieś takie żelowe formuły. Zobaczyłam w Rossmanie coś takiego. To jest marka L'Oreal, ich seria Revitalift. Tyle. Ja, jeśli chodzi o tą serię, to uwielbiam ich kwas hialuronowy. Tak, on śmierdzi trochę alkoholem. Tak, jest taki gęsty i lepki, ale przepięknie nawilża i tak... Ta skóra jest taka właśnie jędrna i nawilżona i taka błyszcząca zdrowiem. Uwielbiam. Kilka opakowań zużyłam. Stwierdziłam, że dam szansę temu kremikowi. I tak, duże opakowanie, przyznaję, ale opakowanie z tych takich bardzo higienicznych. Takie opakowanie ma na przykład, jeśli chodzi o ich kremy, marka Drunk Elephant. Naciskacie. No i czekajcie, zdejmę mój pierścionek. Wygląda jak krem, ale to rzeczywiście jest taka bardzo żelowa formuła, bardzo delikatna formuła, lekka, pięknie nawilża. Znowu jest ten zapaszek taki alkoholowy, przyznaję. Więc jak nie lubicie tego zapachu w ich serum z kwasem hialuronowym, to tutaj też tego nie polubicie. Mi ten zapach nie przeszkadza. Jest zauważalny, ale mi nie przeszkadza. Pięknie skórę nawilża. Nie tak dobrze ten krem jak serum z kwasem, chociaż tutaj kwas hialuronowy też jest. Czekajcie, co tu jeszcze jest? Napisane, że ceramidy, chociaż pamiętam, bo na notino.pl czytałam, tak, że jest kwas hialuronowy, ceramidy i niacynamid. Zwykle, ale to mówię z punktu widzenia konsumenta, zwykle kosmetyki z ceramidami kojarzą mi się z czymś gęstszym i treściwszym, ale nie znam się tak naprawdę. Może tu są ceramidy, kwas hialuronowy na pewno jest, bo jest nawilżenie, jest takie delikatne ujędrnienie, to się pojawia nie w takim stopniu jak to serum, jak pojawia się potem serum z kwasem hialuronowym, ale też jest nieźle. Przeokropnie na tym leży makijaż.
I dowiedziałam się tego tak naprawdę przypadkiem, bo ja zwykle, znaczy zawsze praktycznie, jak nakładam krem na dzień, a to był mój krem na dzień, to później wierzę na to krem z filtrem, krem z SPF. No i tak było też w przypadku tego kosmetyku. No i oczywiście na wakacjach rzadko się malowałam, ale no jak nakładałam makijaż, no to nakładałam go notabene nie na ten krem, ale na krem z filtrem, który na ten krem nałożyłam. I był taki wieczór, że wychodziliśmy na kolację i stwierdziłam, że się umaluję, ale nie chcę kłaść czegoś bardzo odżywczego na buzie po prysznicu, tylko nałożyłam jeszcze raz ten krem z filtrem, a ponieważ już był wieczór i słońce już zachodziło, to mówię, dobra, już nie będę kładła kremu z SPF, tylko po prostu nałożę makijaż. To była masakra. Tak jak się makijaż ślizgał po tym kremie, w ogóle nie chciał się przyczepić do skóry, tworzyły się jakieś plamy, zacieki i mówię o kosmetykach, które są sprawdzone, które nigdy mi takich problemów nie stwarzały. Zmyłam twarz, nałożyłam ten krem i krem z SPF, problem się nie pojawił. No i jak wróciłam teraz z Chorwacji, też przetestowałam jeszcze kilka razy tą opcję właśnie nałożenia makijażu na ten krem bez dodatkowej bariery i pojawił się problem. Więc jak ktoś nie nakłada filtrów SPF i chce potem na ten krem nałożyć makijaż, to będzie masakra. Nie polecam. U mnie się to kompletnie buzi nie trzymało. I to nieważne, ile czekałam, bo przyznaję, że wtedy w Chorwacji to rzeczywiście jakoś tak poczekałam, aż to wsiąknie i od razu nałożyłam makijaż. W domu jak sprawdzałam, no to już dałam temu kremowi 30 minut i znowu pojawił się ten sam problem, więc po prostu to nie jest kosmetyk, na który można nakładać make-up. Ale tak poza tym, bardzo fajna, drogeryjna opcja. Moi drodzy, jeśli chodzi o tych kilka pielęgnacyjnych perełek, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w niedzielę i tak jak wspomniałam, będzie chat make-up. Będzie kilka nowych kosmetyków, umaluję się, pogadam o tych kosmetykach, zobaczymy co z tego wyjdzie. Do zobaczenia, na razie, pa!